Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Elengrada i to jest przedostatni odcinek głosowy, bo w kolejnym odcinku już będą siewy, wielkie siewy, wielkie siewy. Nierealne siewy. Może realne, zobaczę, pomyślę. Ale pewnie nierealne, bo chcę tą serię dokończyć, bo zostały z tej serii 4 odcinki prawdopodobnie. Prawdopodobnie 4 odcinki zostały, dlatego to jest taki jeden. Bo chciałem ostatni zbiór winogron zrobić po prostu i tak. Nie będę już nie będę już ich obcinał, tych winogron. W sensie tą maszynką do tego. Nie będę już tego robił, no bo to robiłem w ostatnich odcinkach. Dzisiaj tylko zbiór winogron i tyle. No i sprzedaż, bo mam dwa miliony 700 chyba. Coś takiego. 2 miliony 700 ton pszenicy. Bo na wozie przeładunkowym mam 2 miliony 350 chyba. I jeszcze w silosach mam tutaj 350. Znaczy w silosach, no na punkcie przeładunkowym. Więc na pewno te 300 parę ton pójdzie na pociąg, a resztę postaram się z tego wozu przeładunkowego sprzedać za najwyższą cenę, ale nie na pociągu, no bo za dużo jeżdżenia po prostu by było, tak. Mam 360 ton jeszcze, czy tam 380 ton w silosie rzepaku do przerobienia na olej, a w olejarni mam, no to pełen, bo tam 700 ton wchodzi. Więc mam pełną olejarnię z rzepaną rzepakiem i tak, więc rzepak będzie prawdopodobnie do końca serii robiony. Ten olej rzepakowy będzie się tworzył do końca serii po prostu, tak? Dobrze powiedziałem. Że do żniw powinien się wyrobić. No teraz zima, no to długie, puste. Teraz będą długie, puste miesiące, tak naprawdę, w tej grze. Bo nic się nie będzie działo. Dlatego ja chcę tutaj jak najszybciej to zebrać dzisiaj, przeskoczyć ten czas i tyle, nie? Bo siewy dopiero na wiosnę, wiadomo, w kwietniu. W kwietniu, no tak, w kwietniu. W kwietniu, żeby w październiku to zebrać, nie? W październiku jeszcze jako takie kolory są. Mam ten czas sobie na pięśnik sobie leci, no bo czemu by nie, tak? A zobaczę, może jak będzie mało, to może jeszcze pojadę z gnojowicą na biogazownię, żeby przejechać. No widzisz, dobrze, więc już nie kopałem. Na tą szczepkę 2T wchodzą. Winogrona bardzo, w sumie ogólnie cały sad jest rzadki u mnie na kanale, więc stwierdziłem, że pokażę wam ten sad, jak zbieram. No bo wiadomo, to jest jakaś tam nowość, bo to jest nowość tej gry. Czy prawdopodobnie jutro, czyli we wtorek, będzie zapowiedziany nowy farming, więc... Więc no. Rafał! No? Jak się z tym czujesz, że prawdopodobnie we wtorek nowy farm zapowiedzą? Nic, normalnie. Ale to mówisz, że dobrze robią, że nowego farminga robią, czy nie? Jak co robię, ale i tak w tym roku nie będziesz. A ja mi się wydaje, że może wyjść na początku tamtego roku albo w grudniu tego roku. Przecież 22 zapowiedzieli chyba w kwietniu, a wyszła w listopadzie, no to ile minęło? 7, pół roku, tak? Więcej, tak. Farming 25, no nie wiem w sumie, czy się cieszyć, czy płakać, czy cieszyć, czy czekać. Jak to farming? W sumie tak na dobrą sprawę, to na moje już by nie musiało być nowego farmingu. Tylko żeby tego ulepszali. Tak jest. Albo remake'a 13. Nie, myślę, że to jakby zrobili to, wiesz, to by było zabójstwo już.
Bo remake'y nie są już takie same jak oryginały. Tak jak na przykład jedna mapa jest w, powiedzmy, 17 zarąbistanie, oryginalna, a później jak to się przełoży do 19 na modach, to już nie jest to samo, to już jest inny klimat. Przynajmniej ja tak mam. Jednak grafika. To też. No i w ogóle ta gra już tak inaczej wygląda. To już nie pasuje ta mapa u mnie. To tyle, co chciałem powiedzieć. Bo ostatnio aż czekł YouTube, to aż płonie od tych filmów Farming 25. Jeszcze sami twórcy nawet zrobili sobie zaplanowali transmisję na wtorek. Ale ciekawe, co by mogli dodać. No i szczerze, no to tak w sumie już większych rzeczy jest. Nie? Wiem co. Jak to nazywa? Fizyka gleby. Oj, nie mów nic za tym. To jest ciągnięte czegoś, że to FSA 17. Ale co nie mogliby już dodać do tego? No, jak będzie nowy farming, to pewnie dodadzą tam parę maszyn nowych i tyle. Dodadzą wszystko to, co było bez serwisa. Te wszystkie dwie będą w podstawce pewnie. I pewnie jakieś tam, jakieś fajne mody, co byli się zainspirowali, pewnie się dodadzą. Mogliby w sumie jeszcze porę roku ulepszyć, no bo tak... Nie ukrywajmy się, ale te pory nie są jakieś zbytnio wybitne. No, tak. Jednak w 19 były lepsze, bo tam miałeś się ten podozmień, trzeba było czekać, aż ścianą się wyschnie i to wszystko, to tak jakoś... Już tak bardziej realne to było. Ten sezon jest tutaj, ale jest taki bardzo uproszczony. W 19 na pewno grałeś, to wiesz jak wyglądał season mod. Pewnie. Trzeba było myśleć, gdzie tu jaki płodozmian zrobić, żeby dobry pom był. Albo jak jechałeś kosić siano, to trzeba było na pogodę patrzeć. Czy ci wyschnie w ogóle to. Dlatego taki sobie jest w ulicy, że tam nie każdy ma ogarnia tego jeszcze. Tego sezonu. Dlatego go upuścił. No też tak może być, ale... Ale powinna być jakaś... jakieś dwie opcje. Taki... powiedzmy okrojony i zaawansowany. No w sumie jednak trochę... tej wilgotności tych roślin i tego wszystkiego brakuje. No tak jest lepiej, gdzie sobie, że jest... Takiej różnorodność tych maszyn jest niż 19. No ten farming to bardzo mocno w SAF poszedł. Nie? Przynajmniej te DLC i produkcje. Ile ten farming to jakiś taki... Ten 22 taka bardziej, nie wiem, to takie, tylko było w sumie w tym DLC, to były te lasy w sumie i ten, i produkcje jakieś. Tak w sumie nic ciekawego nie było takich DLC. No Kubo to dalej, ale to ciągnik.
Z czego tych ciągników użyją dwóch, bo te inne to takie. A tam co będzie, to będzie. Nie? I tak no każdy, nie. Tak i tak będzie każdy grał. Znaczy ja tam nie kupię, nie wiem, to wiadomo, tam jest sobie. Znaczy ja kupię, ale nie wiem, czy nie pójdzie. Znaczy pójść pójdzie, ale no nie wiem, jak to będzie, ile FPS pójdę. Tak jak będzie 7 zrobić. To samo będzie. No tu mam. Tu mam 60. 70. Ale 22 mi się zdaje, że jest trochę lepiej zoptymalizowana niż 19, bo 19 to była masakra. 17 najlepiej było. No to tak, to ja wiem o tym, ale... 15 ja była... też jest dobrze nawet. 19 najgorzej. Znaczy ten, nie 13. Mi się wydaje, że 19 chyba jest najgorsza. Pod względem optymalizacji. Tak, jadnie. Nie, te komputery w ogóle tak w dupę dostałem przy tej 19, że to szok. Wczoraj sobie patrzyłem na temperaturę w 20 na wrzosach po 2 godzinach grania. Miałem się 80% stopni, nie? Już elegancko. Nie? Ale 19 to już... Daję. No co ja mam ci powiedzieć? No trudno. Tak jest z tymi farmingami, co wiem. No, 19 też jest stary farming. Ma 5 lat już chyba. Albo 6. No 6 lat chyba będzie w tym roku. Zapowiadali to był 2018 chyba. No bo nabyszła w 2018 na końcu. A. W październiku chyba. Albo w listopadzie. Ale chyba w październiku. Nie, to w lipcu zapowiadali. Tak ja się cieszyłem, jeżeli 19 wyszli, wyjdzie, nie? Pamiętam. I że John Deere dodali, nie? No, to było coś. Najbardziej zawsze na te John Deere liczyłem w tych farmingach, no jak mówię. 15, 17. A wiem, co dodadzą na pewno w 20. To na pewno serii 11 dodadzą. Musi być. No, na pewno CR 11 dodadzą i co? I co jeszcze dodadzą? Coś co nowego na pewno. Pewnie tego nowego tego dodadzą. Kwadraka nowego dodadzą na pewno. Tego, nie wiem czy widziałeś tego klasa Xeriona, tego 12 tysięcy ileś. Pewnie tego nowego John Deere'a S dodadzą, czy jaki on tam model jest. Czy tam model T? Nie wiem na jakich końcowych. Ten co wygląda tak samo jak X9, tylko jest trochę mniejszy. O, tego dużego John Deere'a pewnie dodadzą nowego, co wyszedł. No. Na gąsienicach. Nie wiem, czy widziałeś tego Budlaka. Nie widziałem. No tak w sumie to co mogłem jeszcze dodać z tych nowych maszyn? Szczerze powiem ci, że nie wiem. Polam T7 215S. Jest. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, co mogłem jeszcze powiedzieć.
Ciężko mi to nawet powiedzieć. O! Wiesz co, ja znikam na PGR. Ja? A to z kanału znika, czy? No. Dla jego. Pozdrawiam tam wszystkich. Okej. Okay. Nara. Nara. Kurde, no chciałem zrobić jak mówiła się w górze, no ale nie zdążyłem. Dobra, zrobię takiego skina. Może go wykorzystam, może nie. Dobra, zgaśmy to oxbo. I teraz przewijam czas, znowu trzeba sprzedawać. Dobra, to tak. Fly mode trzeba wyłączyć. Sadu jeszcze nie usuwam, no bo to będzie na ostatni sezon usuwany. Znaczy on... Znaczy usuwam. Mógłbym sobie go sprzedać i chyba nawet tak zrobię, wiecie. Że go od razu sobie sprzedam, to sad tyle. Nie będziemy denerwować. Nie wiem, chyba jednak nie będę chciał z tymi... Z tymi... z tą dewicą. Ja jeszcze zobaczę, czy moje krowy mają tutaj wszystko do żarcia gotowe. Siana mają, słomy mają, pasze mineralne też mają, dobra, no to no spokojnie. Bo ja to wszystko muszę się przez zimę pozbyć tej kupy tutaj, tej kupy kiszonki, bo to jest 180 ton jeszcze. Muszę to wszystko tutaj wrzucić. To wszystko i te belki prawdopodobnie na sprzedaż pojadą, bo za dużo tego siana. Trochę naprodukowałem tego siana, bo oni w ogóle nie żyją tego siana. Bo słoma pójdzie cała, nie? No bo to słoma tam do ścielenia, chociaż... W sumie nie muszę już do ścielenia dawać słomy, no bo... No bo i tak nie mam krów. Znaczy krowy mam, ale nie mam tego. Dobra, dorzucę im tu, żeby miały pełen koryta. To na obornik sprzedałem ten kryzmy na obornik, no bo już nie raz właziłem tego obornika. A bez sensu było tutaj. Jeszcze chyba wyścielę tą jedną kostkę, co mam. W... Tu mam chyba ze dwie albo trzy kostki w tym paszowaniu. Tym. No to po prostu to wyścielę i tyle. Dobra, jest full, a resztę tutaj do miksera musi być słomy. No dobra, kiszonki nie dosypywa, no bo to jeszcze trochę potrzeba tutaj. Dobra, więc dziękuję. Tutaj tyle z winogron. Jeszcze zobaczę, bo muszę produkcję odpalić winogron. Albo niech robią rodzynki, o. Nie tryb produkcji, nie sprzedaż. Niech mi zrobi te rodzynki, bo to jest 1 do 1, 1 winogrona, 1 rodzynka, więc 11 tam ton rodzynek będę miał, nie? Więc na spokojnie. Dobra. Ile jest minut odcinka? 19, no to trzeba ten czas przewinąć. Ja sobie w razie czego bakupa zrobię, bo może miniaturkę sobie inną zrobię. 10:16 jest. Zobaczę, no najwyżej sobie czytam save'a. Zrobię sobie jeszcze miniaturkę, to trochę inną. Ale tam myślę, że może będzie git. No i dobra, i wchodzę do sklepu i likwiduję ten sad. Budowa. Mam 3 260 000. Więc jedziemy, zbóż. Aha, to się tylko burzy, to ja nie dostanę za to pieniędzy. Staram się klikać to, ale coś nie bardzo mi to idzie. O tak chyba będzie najszybciej zlikwidować tam.
stając po prostu kamerą w jednym miejscu. Stanę tu i tu będę wszystkie ten status. Dobra, to ja myślę, że jednak się dostaje do ten status, bo jak się kupuje, no to się płaci do niego, no ale. Ale to tylko się usuwa, no dobra. Ale trzeba to wytępić, no bo wiadomo, nie? W sumie tak sobie myślę, to nie wiem, czy nie mógłbym sobie przypadkiem zostawić tego sadu. Bo i tak terenu gospy nie sprzedam i tak, nie. Dobra, to chyba później sobie usunę. Będę miał chwilę czasu, no ale dobra. Najgorsze jest to, że trzeba tyle klikać tą myszkę, nie? Jakby nie trzeba było klikać tej myszki, to też by, to by było zupełnie inaczej. No bo tutaj jednak powiem wam, że jest klikanie z tym sadem. Wiadomo, fajne odcinki byli, coś innego zawsze na tym kanale było, nie? Troszeczkę coś innego było. A ja mam już kiedyś na początku serii obiecałem ten sad, więc no, dotrzymałem słowa. Co prawda prawie na koniec serii to było, no ale... Ale dotrzymałem słowa i powiedziałem, że będzie ten, że będzie sad i był. Ile tego jeszcze tam jest? Jest chyba końcówka już. A zaraz będzie 14, to zobaczę, ile w sumie kasy dostanę. O, jest końcówka już. Jest końcówka sadu, no dobra. Już jest cały sad usunięty prawie. Dararirararara. Dobra, to jest wszystko usunięte? Tak. Jeszcze tylko tu pod górką te parę sztuk i tyle. I będzie po sadzie. Dobrze, te dwie krótsze są. Rajki, to się szybciej usuwa. No i dobra, i tyle. Klikaj, 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 klikaj. Widzisz to? 7000 zostałem. No w sumie 8. 8 tysięcy, no bo tam było 59 ileś na końcu, nie wiem. Ale 8 tysięcy dostałem. Pewnie za te rodzynki trochę za olej. No i za szklarnię tam parę groszy, nie? No i dobra. Wszystko? A tu jeszcze dwie sztuki. A mogę pod chatę usunąć? A, tu ja mogę od razu przyjść.
Mógłbym przyjść, ha, kliknąć i by wszystko znikło. No dobra. Zobacz, co za później to ten na backupie. Do 9 jedziemy, aż do grudnia. Myślę, że jak będzie 100 różnicy, no to nie będę się chyba szczypał tą 100, nie? Tak sobie myślę, że chyba tą 100 nie będę się sadził. Październik 1300. Ty, może by to dzisiaj spiął? Nie no, w grudniu ma być najwyższe, to jedziemy do grudnia. Nie no, to w sumie 1300 to mała. Zazwyczaj sprzedawałem na 1400, 1500. Ale no, no 3 miliony z tej pszenicy zarobić, są 4, nie? No to Rafael w gruncie wyrównał, bo jest 1100. Jutro ma być najwyższa, więc... Ale idę pierw do krów, zobaczyć, czy wszystko mają. Pasze mają. Bo nieraz jest takie szybkie przewijanie. A mają pełny krytel, to dobrze. Mleko się automatycznie sprzedaje, więc... Mi się wydaje, czy ja zarobiłem przez te 2 dni 400 tysięcy. Bo miałem chyba 3200, mi się wydaje. Tak mi się coś wydaje, że miałem 3200, no ale nie patrzyłem. No dobra, i ja jadę do grudnia, bo w grudniu ma być najwyższa cena. Więc... Siedem tysięcy i 18,5 za mleko. A jak tam ceny? 1400. Kurwa. Znaczy, no. O 300 wyróżnicy jest. Ale zobacz, jak przegnę czas, może się to wyrówna jakoś. Z 1400 to jest 1200. Dobra, zostawię na tym 1200 i tyle. Sprzedam to i tyle. Bo nie będę się szarpał z tym głównym. Zamówię pociąg i tyle. Bo ja też nie chcę tutaj godziny, kurde, czasu spędzić na tym, żeby wysypywać to wszystko i przesypywać na pociągi, no bo to strasznie długo zajmie, nie? Więc jadę ten serial i stał ten bodec i tyle, bo to jest najwyższa cena. Ja miałem gdzieś tutaj moją lokomotywę. No. Mój 960RX. Jedziemy. 18 wiek i ogień. No, 2 miliony 360 ton mam na sobie. Ja te 300 parę ton, no to ja sobie sprzedam jeszcze na pociągach, nie? Co tam mam wsypane. No mógłbym sobie na ten wóz tutaj przeładunkowy to wysypać i wszystko naraz sprzedać, tak? No. No ale trudno. 40 na godzinę. Dobra prędkość, jak na to, że mam gąski. Muszę jechać tam, no. No, Oxbo to w sumie te DLC Oxbo, no to tutaj mój tytuł dość do obornika był, tutaj samo jest, no, to brzydkie był. Nie używałem tego ani razu. W Oxbo to tylko mówię, no, tylko ten kombajn do zbioru winogron sobie użyłem. I tyle. No i dobra, 30 minuta, więc jak to sprzedam, to będzie 35 minut tam. Bo jeden pociąg sprzedam, a drugi poza odcinkiem i tyle. A muszę zobaczyć, jak tam moje fabryki wyglądają.
Gnojówka to tam nie, ale rzepak. 511 ton jeszcze, no to już trochę wciągło. No i dobra, wjeżdżę tutaj na skup i będę sprzedawał. To nie wiem, czy łatwiej by nie było nawet sobie usunąć tego i model to sprzedać, nie? Za te 1400 na Facebooku, nie chcę. A nie, no jak już jestem tutaj, no to wysypię to. Żeby zobaczyć, jak to faktycznie leży ta cena. A idzie kasa, idzie kasa. Patrzcie, jak to zapierdziela. Pół miliona już. 4800. Pięć dwieście. To w sumie o 200 taniej sprzedaję teraz, nie? A 200 to w sumie tak dość dużo, jakby nie patrząc. No bo na 100 też by tak nie było takiej różnicy, nie? Bo to jest po prostu duża ilość ton. Teraz zarobiłem 2800. A tak bym zarobił 3800 chyba. Coś takiego. No 423 tony, to nawet nie wejdzie mi na pociąg, wiadomo. To było akurat wiadomo, że na pociąg mi to nie wejdzie, ale... A to jednak źle powiedziałem, bo to było 420 ton, a ja myślałem, że 320 ton było. Jednak trochę się makły. No ale co, no tutaj zaraz przewinę czas. Sobie już pod odcinek na kwiecień. No i widzę serwera, nie? Zobaczcie, ile zostanie, bo nie wiem, czy ten trzeci wagon warto uruchamiać. Kurde, 3 tony, no to muszę. Bo myślałem, że jak pojadę teraz, no to bym tylko na te dwa pierwsze wagony sobie wziął. Nie? Nie no, zapakuję sobie cały wagon i tyle. I będę miał cały wagon, dzięki pokażę wam ile dostanę za 300 ton. Cały pociąg sobie załaduję i tyle. Wiadomo, jakby ty... Jakbym wiedział w sumie, jak te wagony sobie dodać, to bym sobie zwiększył pojemność tych wagonów i wszystko bym na tym sprzedało, nie? Zobaczymy. 219 godzin ma sam pociąg przejechany. Czy to jest prawda, czy nie? Na serwerze mam 220 godzin, no, no to się zgadza. To 200, nie, no 250 nie będzie, ale 230... Myślę, że 230 godzin będzie. Bo tu 10 godzin jeszcze zejdzie, zanim to wszystko zasieje. I skoszy. Czy 10 godzin tak bym realnie to kosił i siadł, ale no nie wiem, czy będę realnie to kosił. Zobaczę. Chyba postaram się tak, żeby nie było to realne koszenie. Na M-Kryku będzie mi się chciało realnie kosić, bo tam jest inna mapa i inaczej. No, tutaj 430 tysięcy dostałem. 7 milionów na koncie, więc... Ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa i do następnego.